dobry. Witam Państwa w kolejnym programie Wacław Pintal. Moimi gośćmi są dzisiaj panowie Tadeusz Mycek oraz Wacław Jurgielewicz. Witam panów serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to się właśnie dowiedzą, że są to byli mistrzowie Polski w kolarstwie szosowym. Drużynowym mistrzem Polski została wtedy Legia Warszawa. Na 100 kilometrów ten wyścig się odbywał i panowie znaleźli się w czteroosobowym składzie tej drużyny wraz ze Stanisławem Szozdą, znanym Państwu doskonale, oraz Józefem Mikołajczykiem. Józefem Mikołajczykiem. Jaka była Wasza droga do tego no niewątpliwie wielkiego sukcesu, którego właśnie półwiecze obchodzimy? Dostaliście panowie kilkanaście tygodni temu z rąk prezydenta miasta pamiątkowe grawertony, które miały upamiętnić 50-lecie tego wydarzenia. Jaka była wasza droga, panie Wacławie, na ten szczyt kolarskiej Polski? No więc droga nasza była taka, że rozpoczęliśmy naszą karierę zawodniczą w Ludowym Zespole Sportowym LZS Tarnobrzeg, który tam się siedziba mieściła naprzeciw obecnego Dzikowiaka, który jest teraz w rozbudowie, teraz tam już inna zabudowa, prawda. To były lata 60. I początkowo każdy młody adept kolarstwa rozpoczynał tą swoją karierę, prawda, na takim podwórku swoim, prawda, tak, miejscowym. Były tu wyścigi w Tarnobrzegu, jeździliśmy po województwie rzeszowskim, dawniej było województwo rzeszowskie, tak, prawda, tak. I potem z biegiem lat, prawda, braliśmy udział w wyścigach ogólnopolskich. Kariera nasza się rozwijała dosyć pomyślnie. Wtedy mogę tylko powiedzieć, że wtedy było bardzo, jak to powiem, urodzaj na kolarzy, bo lata tamte... Wyścig pokoju, wyścig pokoju, wiadomo, że to by cały kraj słuchał wyścig pokoju. Niemniej jednak ten wyścig pokoju był jakby takim zachętą do uprawiania kolarstwa, prawda? Młodzi chłopcy chcieli właśnie to uprawiać, bo wyścig pokoju ich imponował, prawda? No i my, jako tutaj zawodnicy z LZS-u Tarnobrzeg, mówiąc, startowaliśmy w wyścigach w naszym województwie rzeszowskim. Odnosiliśmy sukcesy w kategoriach juniorów, młodzików i seniorów, bo to wtedy jeszcze były licencje. I z biegiem lat te nasze sukcesy były coraz większe i na arenie ogólnokrajowej, prawda, też zostaliśmy zauważeni przez trenerów z potężniejszych klubów kolarskich, takich jak tam Legia Warszawa, tam Flota Gdynia. Warto dodać, że panie Tadeuszu, Legia Warszawa miała o tyle ułatwione zadanie w ściąganiu zawodników, że wystarczyło ich wziąć do wojska. Tak, no wtedy było tak, że czasy pobór wojskowy przychodził. No właśnie, tak, i taki pobór właśnie dotknął was. No to znaczy, mnie może tak się już udało, bo ja jako 17-latek zdobyłem już wicemistrzostwo Polski Młodzików. Aha. No i nie startowałem wyścigu pokoju, ale załapałem się dla juniorów, taki wyścig pokoju nazywali w Czechosłowacji. Był to takie, Europa tam startowała, no ja wtedy już w młodzieżowcach startowałem na tym wyścigu, także, a wojsko to już był obowiązek, to także. Ale pana Wacława ten obowiązek właśnie dotknął, tak? Tak, powołano pana do wojska i znalazł się pan w Legii Warszawy. Tak, no. I proszę, skróćmy może naszą historię. Jest rok 70. Jesteście w Moskwie jako druga drużyna Legii, tak, czy coś takiego. Co był to wyścig w Moskwie, był wyścig, był drużynowy na 100 km też, prawda? No tamte zespoły rosyjskie czy radzieckie wtedy te, prawda? Niemiec tam i Peszel, to wtedy czołówka. Ale to z wyścigu pokoju. Drużynowy był wyścig na 100 km koło tam lotniska Wnukowo i tak dalej. Potem był wyścig indywidualny na tej słynnej trasie, to jest Kriawacko, potem to była olimpiada. I ostatnim był w koło Kremla, był wyścig przez Plac Czerwony, bo do rzeki Moskwy, sceneria taka była. 100 najlepszych kolarzy startowało, jak nas ustawili na Placu Czerwonym, to my wiemy, gdzie te kolarze, gdzie tu setka jest, to ogromny plac. Można powiedzieć, tam cała czołówka Europy startowała. Tych, no, najlepszych kolarzy. I co się wydarzyło w tym 70 roku, co wpłynęło na
wasz start w następnym roku w wyścigu? No myśmy pojechali do Moskwy jako drugi garnitur Legii, prawda? A pierwszy został w kraju, były krajowe mistrzostwa Polski właśnie drużynowe. Na 100 kilometrów. Na 100 kilometrów, jak co roku. Z reguły tam te mistrzostwa wygrywała Legia, no bo mieli najlepszych zawodników z Polski sobie ściągali, prawda? No i my wsiadamy do samolotu, w powrót do Warszawy, patrzymy gazety, czytamy, a tam Legia Warszawa piąte miejsce zajęła. Dla nas i to spowodowało, że was właśnie wytypowano do startu w roku następnym. W następnym roku, no to były poprzedzone jeszcze różne wyścigi, starty. Niekoniecznie byśmy mogli być w takiej dyspozycji, żeby być, się załapać do pierwszej reprezentacji tej Legii na następny rok. Ale wyniki, które uzyskiwaliśmy przed tymi mistrzostwami, no trener Trochanowski Andrzej, świetny trener zresztą, no wziął nas do zespołu razem ze Stasiem Szozdą, Józefem Mikołajczykiem, no i Tadziu Mycek i ja, żeśmy byli, mieli tę przyjemność reprezentować pierwszy zespół Legii Warszawa. Słyszałem, panie Wacławie, że ten trener, o którym pan wspomniał, miał bardzo specyficzną metodę zdopingowania was przed startem. Proszę opowiedzieć to o znaczy tej to nocy w hotelu przed startem. To znaczy, nie to, że doping, panie redaktorze. Nie, no ja mówię w cudzysłowie. Każdy zawodnik przed jakimś ważnym startem przeżywa stres, prawda? Jest taki podniecony w sensie tym, że no przeżywa to, nie? Andrzej Trochanowski miał takie podejście, żeby no po prostu uspokoić, wyciszyć, żeby... Tak. No i już my w hotelu jesteśmy w Toruniu, bo to pod Toruniem był już mistrzostwa Polski. Przynosi trener nam dwie butelki wina. Były tam procenty, no wino jak, wino jak wino. I my mówimy, panie Andrzeju, no jak, my jutro wyścig, co pan tego? Proszę tu wypić po pół tego. I jaki miał on dobrą głowę, jak myśmy to winko spożywali na czterech, prawda? To nam się bardzo pięknie zasnęło, przespaliśmy spokojnie noc, nikt nie myślał człowiek o jakimś wyścigu, tylko było totalne wyciszenie i byli, na drugi dzień wstaliśmy wypoczęci, o to chodzi, i psychicznie, nie spaleni, bo to psychicznie człowiek myśli nie... No dobrze, i przejechaliście te 100 kilometrów podobno w niezłym czasie. Pamiętacie ten czas? To znaczy było 2 godziny... 10 minut i 3 sekundy. 3 sekundy. A następna drużyna? A następna ponad 2,5 minuty. 2,5 minuty. A drużyna... Wyprzedziliście ich ponad 2,5 minuty. Druga drużyna to były z Torunia. Agromel Toruń był, a trzeci był... A trzeci był Ryszek Szurkowski z Dolmenem Wrocław, czwarta flota Gdynia. Także to było... Byliście lepsi od Szurkowskiego, który w tym roku, poprzedni wygrał wyścig w pokoju. Tak. To był wielki zaszczyt chyba dla was i to jest chyba panów największe osiągnięcie w karierze. Bardzo ciężki wyścig wtedy był, bo to cały czas jechaliśmy w deszczu. Tak. 100 kilometrów w deszczu. 100 kilometrów, no na te czasy to był morderczy dystans. Panie redaktorze. A ciekaw jestem, jakie były nagrody za wygranie takiego wyścigu i zdobycie mistrzostwa Polski. To mamy koszulkę, mistrza Polski, no oczywiście ta koszulka to jest, no to jak no to były czasy PRL-u, to orzeł nie miał korony. Taka właśnie, takie żeśmy dostali koszulki, mamy pamiątkę, no pół wieku, ale koszulka się w doskonałej zachowała. Tak. I to wszystko? No i tyle. Mieliśmy otrzymać jeszcze dyplomy, każdy indywidualnie, żeby pamiątka każdy miał sprawdzać. I co, nie macie takich dyplomów? No i organizatorzy tam, ci stronie, my pan doślemy dyplom, bo coś tam jakiś, nie wiem co, ale problem mieli, że tego. No i do tej pory jakoś tych dyplomów nie mamy. I tu chcę jeszcze tylko wrzucić taki wątek, bo my tu mamy taką nieformalną teraz grupę kolarską z Orza Tarnobrzeg. Zaraz o niej porozmawiamy, tak. To odnośnie, że prezydent nam miasta uświetnił, to mamy takie pamiątki. Te grawertony, które dostaliśmy z okazji 50-lecia, czyli pół wieku minęło od tego, jak żeśmy to Mistrzostwo Polski zdobyli. I to mamy bardzo świetny prezent od prezydenta Tarnobrzega, mamy tak udokumentowane. Że, koszulka, czyli zamiast tych dyplomów. Zamiast dyplomów, a to bardzo piękna rzecz. I tutaj nasz kolega Darek, Robert Sząstek nas to... Ja myślałem, że on to tak sobie tak o luźno potraktuje, on to podszedł poważnie do tego tematu. I przypomniał prezydentowi o tej inicjatywie, a prezydent się przychylił do tego bardzo i jesteśmy bardzo wdzięczni. Więc porozmawiajmy o tej Zorzy. Grupa kolarska Zorza Tarnobrzeg. Każdy, kto spaceruje po naszym mieście,
osobiście może was zobaczyć w niedzielę o godzinie której? To znaczy w sezonie mamy o godzinie 10 zbiórki. Pod pomnikiem Bartosza Górskiego zbiera się grupa, proszę państwa, 30, 40, może i więcej kolarzy. No, różnie to bywa. W kolarskich strojach, z pięknymi rowerami, w kolarskich garniturach, że tak powiem. I wyruszacie państwo na jakąś wycieczkę, tak, rowerową. No to dobra wycieczka, pan redaktor mówi wycieczka. Raczej każdy tam chce pokazać, jaki mocny to jest, dosyć dobry wysiłek i jedziemy dosyć mocno. Że tak. Jakie dystanse pokonujecie? Różnie, 70 kilometrów, ponad 100 nieraz, 80, 70, no zależy. W jakich kierunkach? Gdzie jeździcie? Różne, jedziemy za Wisłę, na Klimontów, na Połaniec, na Staszów. Tutaj mamy, to niedziela, tak? No. Na Nową Dębę, na Majdan Królewski, tu przez Durdy, przez lasy, no tak wybieramy trasy takie. Czyli nie tylko szosami jeździcie, nie, szosami, ale szosami, las... nie, nie, ale to rowery szosami. Aha, przez lasy, nie w sensie, że nie po polnej drodze. Nie, tylko szosami. No, jak na przykład... a jak kierowcy reagują na taką dużą grupę kolarzy? No to w niedzielę to jest ruch mniejszy, panie redaktorze, mniejszy to tego. Ale nie trąbią na was, nie. No czasami nie się zdarza, ale z reguły to... Bo wy musicie jechać jak? Tak. Jeden za drugim, czy w grupie? Jak? To znaczy po dystansie to już się robią takie grupki, bo jedzie grupa troszeczkę mocniejsza, trochę słabsza. Tak. A, się czyli podzielamy się. Ale w miejscu docelowym się spotykacie wszyscy razem? Także no niekoniecznie, różnie to. Niektórzy przyjadą wcześniej, nie będą czekać na tych... pozostałych, no to każdy już się rozjeżdża potem do domu i tak dalej. A jak liczna jest ta grupa rowerowa? Klub kolarski Zorza, jak liczny? To znaczy formalnie klubu Zorza nie ma, tylko myśmy tradycję przejęli nazwę Zorza, bo to nie ale jest... macie stronę w internecie? Nie, znaczy mamy tak, Zorza. Jest tam punkt zbiórki, podany godziny i tak dalej. No to ale ile was jest? No, czy 50, 60? Nie, tylu nie ma. My nie prowadzimy statystyki, tylko jesteśmy mówieni, że w niedzielę o godzinie 10 czy o 11, a w środę mamy takie zbióreczki też, no to tam w Zabrniu. Takie, w Zabrniu, to tam już się grupa zbiera takich mocniejszych i słabszych. Ale i tam mamy... jest wtedy więcej, bo przyjeżdża, koledzy przyjeżdżają z Gorzyc. Nieraz ze Stalowej Woli nawet kilku zawodników przyjeżdża z Wosteru, pan Krzysiek Parma, ten założyciel grupy Woster, i z nami tam jeżdżą, Sandomierza. No a panie Wacławie, a jaki jest rozstrzał wiekowy w tej grupie kolarskiej Zorza? No 50 lat spokojnie można powiedzieć. Ale nie, a najmłodszy? No tam mówię około 20 lat. A są tak 20-latkowie, 20 grupa jest otwarta oczywiście. Oczywiście, każdy ma szansę. Są dziewczyny też, jest. Każdy może do was dołączyć. Nie będę z nazwiska mówił, ale jest taka koleżanka Iwonka. Bardzo mocna dziewczyna i bardzo naprawdę z nami jeździ. I każdy może do was dołączyć. Dlaczego? Dla zdrowotności? Dla zdrowotności, dla relacji. Dlaczego wy jeszcze jeździcie? Każdy z was ma już pod 70. Po 70. Po 70. Panowie, co wam daje taka jazda na rowerze? No przede wszystkim ruch, zdrowie, że tak powiem. Człowiek jeszcze, jak pan redaktor widzi, już jesteśmy po 70, ale nie jesteśmy tacy bardzo... Zgredziali. Nie jesteście dziadersami, że tak powiem. Tak, nie tego, no uprawiamy... Ruch to zdrowie, tak? Ruch to zdrowie i cieszymy się z tego. Jak nieraz mówimy, że tam przejechaliśmy do znajomych, że 70 km czy 80, to są pełni podziwu, no bo... Tak. No nie wypominając nikomu lat, no to są w naszym wieku niektórzy już ludzie schorowani i tak dalej, ale no... Nie ma porównania, prawda? No. Pozostaje mi tylko zachęcić państwa do takiej formy rekreacji, uprawiania sportu i do ruchu. Dziękuję panom za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Miło bardzo było tutaj gościć. Dziękujemy panu redaktorowi. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.